Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 10 lat temu 4 pizze kosztowały 41 dolarów. Za te 41 dolarów można było śmiało kupić 10 tysięcy bitcoinów. No dzisiaj te 10 tysięcy bitcoinów, no to jest 360 milionów dolarów. 2 czy 3 tygodnie temu było to 600 milionów dolarów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No jest w Ameryce, jest Bitcoin, taki Pizza Day, no właśnie to taka historia jest, że jeden z tych założycieli zaoferował, że jeżeli ktoś mu kupi 4 pizze bez ryby na wierzchu, jakąś tam normalną, nie wyszukaną, to zapłaci za te pizze 10 tysięcy bitcoinów. No i ktoś się zgodził, zapłacił, no i reszta to już jest historia. No ale bitcoiny, co to jest bitcoiny? No bitcoin to jest taka kryptowaluta, która w zasadzie służy bandziorom do prowadzenia bandytyzmu. To nic więcej nie jest, no bo niestety to spekulacja jest po prostu nieprawdopodobna. Jeżeli przez 10 lat z 40 dolarów robi się 400 milionów, no to każdy normalny sobie zdaje sprawę, że coś jest nie tak. Nikt w zasadzie nie jest poza zasięgiem szantażu komputerowego, no tyle tylko, że nie każdy ma forsę, żeby zapłacić ten szantaż komputerowy, dlatego nie jest atakowany. No ale pipeline, czyli ten rurociąg Colonial, no to pokazało wyraźnie, że jeżeli jest się zaatakowanym, no to można zapłacić 5 milionów dolarów, prawie 5 milionów dolarów za odblokowanie komputerów. No i ci hakerzy robią to, dostają te 5 milionów. Tego szantażu komputerowego, no to w zeszłym roku było prawie 3 tysiące w samej Ameryce. No oni wchodzą jakieś przez idiotyczne sprawy, tam pracownicy nacisną na jakieś sznureczki, robią jakiś update software'u i to wszystko wkrada się i zabiera. W 2020 roku kosztowało to 400 milionów dolarów, tak, także to jest 400 milionów dolarów i to nie dolarów, tylko wszystko w tej walucie, w kryptowalucie. Zakładając, że wiele ofiar nie płaci, wiele ofiar płaci, ale wiele ofiar nie zgłasza, no to może być zamiast 400, no to może być powiedzmy miliard dolarów w tej kryptowalucie. Wszyscy ci mądre głowy, no to mówią, no to trzeba zrobić, trzeba zabezpieczyć, trzeba pilnować. No poza wieszaniem, jeżeli by złapali takich, no to trzeba by było robić egzekucję, a tego nigdzie nie będą robić, no to nie ogarnie się tego. Jedyne, co można ogarnąć, no to w zasadzie zlikwidować ten bitcoin, no bo to nikomu nic nie daje. Ten bitcoin, no to jest czysta spekulacja, to ludzie płacą, za wymianę oni płacą za transakcję tam 30 dolarów chyba. Także to nie jest to, że to można zapłacić za pudełko zapałek przy cenie dzisiaj 36, 40 czy 50 tysięcy, no to za buty, no to trzeba zapłacić tam 0,005 powiedzmy bitcoina, także to jest jakaś paranoja, to nie jest normalnie. Szantażyści, jedynymi beneficjentami, no to są kryminaliści, spekulatorzy i szantażyści. Cały ten szantaż internetowy, no to nie będzie, nie osiągnie sukcesu bez tej kryptowaluty. Anonimowość tych przelewów, no to jest dużo ludzi się podniecało tą anonimowością, no ale to nie jest to, co jest normalne. Tam dużo na internecie są najróżniejsze programy, aplikacje,
które zachęcają totalnych jakichś takich żółtodziobów, żeby starali się wejść do jakiegoś komputera. No i pewne kompanie oferują cały software, żeby zaszantażować innych, no i naiwni ludzie szantażują innych i później dzielą się pieniędzmi. Tak, także się zrobił jakiś bandycki, kryminalny system. Przed tym kryptowalutą, no to wszyscy szantażyści, wszyscy jacyś bandziorzy, no to musieli kombinować jakieś nadpłacone karty pieniężne, jakieś przelewy z banku do banku, to wszystkie były jakieś kredyty, no zasypywali za sobą ślady, no ale to można było jakoś dojść, a teraz przy tym kryptowalucie, no to szantaże komputerowe, no to po prostu wzrosły geometrycznie, tak, także jedno wiąże się z drugim. No w Ameryce zabranianie czegokolwiek, no to nie jest to historia czy tradycja, no ale tak jak pokazuje, powiedzmy, media socjalne, no to media socjalne też miały być bardzo dobre, a się zdegenerowały, opanowały politykę, opanowały społeczeństwo i kompletny brak kontroli. Ludzie tracą, obywatele po prostu nie dostają to, co jest najlepsze. No i w tym cena za to, co kryptowaluta robi dla firm, dla ludzi, dla społeczeństwa, no to jest za duża. Benefitów nie ma tak dużo, a jednak cena jest ogromna. No to nie jest... W zasadzie no to nikt nie potrafi powiedzieć, po co jest ta kryptowaluta, tak? Ta kryptowaluta no to jest w zasadzie, żeby zrobić szybko pieniądze, żeby zrobić szybko forsę. Jeżeli każdy ktoś tak popatrzy na tą historię tej waluty, no to nawet nie znając się, no to jeżeli pomyśli sobie 10 lat temu dwie pizze, a dzisiaj 360 milionów, no to każdy normalny rozumie, że to nie jest normalne. Większość, no bo to kryptowaluta, no to trudno zidentyfikować, jakie są pozytywne strony tego. Nie jest łatwiejsza, nie jest lepsza, nie jest tańsza, nie jest szybsza, jest po prostu anonimowa. No i ta anonimowość jest zachwalana przez wielu ludzi, no ale jak się zapytać kogokolwiek, kto ma jakąś tą kryptowalutę, no to po co ma tą kryptowalutę, no to oni mówią, żeby zrobić pieniądze. Tak? No bo oni chcą być w tej grupie, kupić tanio i sprzedać drogo. No ale to każdy chce kupić tanio i każdy chce sprzedać drogo. Tyle tylko, że 5% ludziom się to udaje, a 95% no to dostaje w tyłek, no bo spekulanci kupują zawsze tanio i sprzedają zawsze drogo, a frajerzy zawsze kupują drogo i sprzedają tanio. Ten przeskok 60 tysięcy, 36 tysięcy, 2000, 7 tysięcy, to wszystko skacze. No i ciekawe jest, że dużo ludzi się w to wciąga. No w Ameryce zabronili reklamy tej kryptowaluty najróżniejszym tym sportowcom, aktorom, tym wszystkim ludziom z pierwszych stron gazet, no bo wiadomo było, że to jest czysta spekulacja. Ludzie, z którymi się ludzie, którzy mówią, że to jest głupota, no to wszyscy ci, którzy tłumaczą, że to jest fantastyczne, no to wyzywają wszystkich od technofobów, wyzywają od zacofanych ciuli i tak dalej, no ale ten balon tej forsy, no to po prostu zaczyna być pusty, no większość normalnych ludzi, no to zaczyna mówić, że król jest niestety nagi, no i król jest nagi, nie, nie,
nie ma ubrania, a wszyscy robią dobrą minę do złej gry, pomimo, że bardzo często potracili. Parę dni po tym ataku na Colonial Pipeline Elon Musk, wariat miał występował w Saturday Night Live, czyli to jest taka no, telewizyjny show, komedia taka, która tam aktualne wydarzenia w Ameryce przedstawia w sposób humorystyczny. No i on właśnie powiedział, że to po prostu jest, on stworzył dla jaj taki dog coin, taką maskotką właśnie jest tam dog, pisze się doge, no ale to chodziło o to, że to psi pieniądz, chodziło o to, że to jest taki zwany psi pieniądz, to miały być jaja, na te jaja zamieniły się w spekulacje i to jest warte jakieś tryliony. On zaatakował bitcoiny, no bo powiedział, że bitcoiny no to niszczą w zasadzie środowisko, no bo jest tak zwane kopanie tych bitcoinów, bo o co to chodzi? No o to chodzi, że są jakieś tam algorytmy, no i te algorytmy liczą, wyliczają, kalkulują i tak dalej, no i od ilości tego kalkulowania na to czasu do czasu coś tam można znaleźć takiego bitcoina wśród innych trylionów bitów komputerowych. No to brzmi kretyńsko, to brzmi jakoś jakiś taki science fiction, że fikcja taka naukowa, no ale tak to się odbywa. Gdzie to robią? No w Chinach, w miejscach, gdzie są elektrownie wodne, gdzie jest dosyć tani prąd, no to dużo tam się pozakładało, no ale w Chinach okazuje się, że tam około 15% energii no to właśnie idzie na te wykopywanie, czy tam przeczesywanie przez te komputery, przez mikroprocesory. No i Chińczycy zabronili. Elon Musk właśnie powiedział, że to też trzeba zlikwidować, bo środowisko jest niszczone, bo prąd jest produkowany przez energię kopalnianą. Przeciwnicy mówią, że absurdalnie mówią, że właśnie te kopanie, no to spowoduje to, że świat będzie szukał energii czystszej, czyli takiej odnawialnej i że to jest potrzebne właśnie, żeby ludzie poszukiwali metod, jak produkować prąd taniej, to oni będą na tych komputerach kopać, przepraszam. Także kongres i politycy za bardzo się nie wpierniczają to w Ameryce. Była taka kryptowaluta Libra, czyli to forsa pieniądze z Facebooka, no ale to za długo nie podziałało w Waszyngtonie, w kongresie tam jest grupa ludzi, kongresowa grupa ludzi, która się zajmuje tymi sprawami blockchain, no ale oni zdecydowali, że nie będą kontrolowali tego, że zrobią to, co zrobili z internetem, po prostu internet niech się rozwija, jak się rozwija, no i cokolwiek tam się zacznie robić, no to przemysł, internet sam w sumie jakoś urośnie, czy się rozwinie, będzie jakaś ewolucja bez wielkiej rewolucji, no i zostawiają to wszystko dla wolnego rynku, no ale prawodawcy, no to powinni jednak troszeczkę bardziej poważnie podejść do tego, tak jak ten rurociąg kolonialny rurociąg został zaatakowany, no to teraz nie wiadomo, kto może być zaatakowany, tak? Jeżeli będzie zaatakowany w czasie jakiegoś rejony, w czasie jakiegoś mrozu, czy rejony w czasie jakichś strasznych upałów, no to ta energia, no to jest, zaczyna być kwestia bezpieczeństwa państwowego, no i oni musieli, powinni się tym zająć, bo to
jak zredukować tą kryptowalutę? No przede wszystkim większość normalnych firm, no to powinna przestać przyjmować zapłaty tą kryptowalutą. Tak samo zakaz automatyczny, zakaz, tak jak się stało w Chinach, no to w Ameryce raczej nie jest najlepszy, no bo to musiałoby iść przez kongres, musiało być przez być konstytucyjne i tak dalej, i tak dalej. No ale kongres może coś się wziąć, no bo za to, bo prędzej czy później wszyscy zamieniają to albo na dolary, albo na juany, albo na ruble i ta kryptowaluta, no to jest tylko po to, żeby spekulować i oszukiwać i jakoś tam kręcić, a prędzej czy później wszyscy zamieniają to na konkretną forsę, na konkretną walutę, na konkretne złoto i tak dalej. A to wszystko, cała ta zabawa, cała ta spekulacja jest w tej Bitcoina. Klienci, no firmy operujące kryptowalutą, no to one teoretycznie są poddane tym samym przepisom, co banki, czy instytucje, czy unie kredytowe operujące dolarami, no i one są zobowiązane do tego, żeby wychwytywać pranie pieniędzy, bo to jednak pranie pieniędzy jest łatwe w tej kryptowalucie, no bo tam nikt nic nie wie i to wszystko przechodzi. Także te transakcje kryptowalutowe Ministerstwo Skarbu zaproponowało, żeby Urząd Podatkowy się tym zajął, no i zaczął patrzeć na wszelkie przelewy większe od 10 tysięcy dolarów, no bo w Ameryce, jak się powiedzmy przylatuje, czy tam wylatuje, no to nie można mieć walizce, znaczy można mieć walizce 10 tysięcy dolarów, no ale to wtedy trzeba powiedzieć, że ma się 10 czy 20 tysięcy dolarów. No jak ma się mniej niż 10 tysięcy, no to nie trzeba deklarować. No i dlatego te jedna, na dzień dzisiejszy, no to w zasadzie 1/3 bitcoina, no to powinna być raport jakiś złożony, że taka transakcja była parę tygodni temu, no to w zasadzie 1/6 bitcoina powinna być, raport być złożony, no bo to 1/6 z 60 tysięcy, no to było właśnie dokładnie 10 tysięcy. No ale jeżeli w Ameryce się wezmą za to za bardzo, no to te wszystkie firmy i tak pouciekają na cały czas, na cały świat. W sumie największa firma Binance, no to ona jest na Wyspach Kajmańskich, no i ma też biuro w Singapurze. Także jeżeli nie będzie jakiegoś międzynarodowego organizacji czy zrozumienia, czy porozumienia, no to dużo się nie zmieni. Całe te podejście do środowiska, tak samo jak podejście do kryptowaluty, no to wymaga jednak jakoś, to jest taki klasyczny, kolektywny, społeczne podejście do zagadnienia. Co to nam da w zamian za co my musimy dać? No i to tak jak ze środowiskiem, wariaci to poszli w jednym kierunku, że po prostu chcą zabić przemysł, chcą zabić rodziny, chcą zabić urodziny w imię ratowania środowiska. No i teraz ta kwestia z tą kryptowalutą, no to jest taka, że w imię wolności, no to pozwala się bandytom terroryzować cały świat. Także Biden powinien jednym z tych miliona jego prezydenckich rozkazów, no to powinien nakazać ministrowi skarbu, żeby jednak zrobił jakąś ramę, jakiś plan na te kryptowaluty, no bo Zaczyna być niedobrze, po prostu bandyci przejęli kontrolę nad wszystkim, pomijając już inne problemy Bidena z Izraelem, z Białorusią, z Rosją, też Gamon ma się spotkać z Putinem, no to, ale to już jest chyba program na następny film.
Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonieniem o codziennych powiadomieniach. I do następnego, już zmonetyzowanego filmiku, w zależności od tematu. Niektóre filmiki, temat jest za bardzo kontrowersyjny. Zdrowia dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów. Zmieńcie swoje przekonania socjalistyczne. Widzicie, co się dzieje. Bądźcie normalni. Zdrowia dla normalnych.